Miłość to bliskość drugiej osoby. Oj, miłość. No to jest ciężkie pytanie, ale miłość to myślę, że jest tak część radości w życiu i tak nie, jakby to się czuje, ale to nie jest uczucie. To jest jakby coś, co jakby przekracza człowieka, ale daje mu radość. Miłość? Miłość jak dla mnie jest wtedy, kiedy osoby jakiekolwiek w relacji ze sobą bardziej troszczą się i martwią się o tą drugą osobę niż o siebie, kiedy bardziej im zależy na szczęściu i dobru tego kogoś innego niż na własnym szczęściu. Z poczucia, że możesz się z kimś bawić przez całe życie. Kurde, zrobiła się cisza i teraz przez mną słuchaj, co ja mówię. Wiesz co, wydaje mi się, że miłość no to jest jednak postawa. To nie jest uczucie, to nie jest jakiś poryw emocjonalny, który kieruje nami w momencie zakochania czy zauroczenia, tylko miłość to postawa po prostu pożądania dobra dla drugiej osoby i robienia wszystkiego, żeby ta druga osoba miała po prostu dobrze. Miłość to też jest taka wartość, która nie jest dana raz na zawsze. To jest coś, o co trzeba się troszczyć każdego dnia. To jest to poczucie, że nie jesteśmy w stanie jakby funkcjonować bez danej osoby. I to, ta miłość jest jakby na wielu polach, czy to miłość do mężczyzny, czy kobiety, czy do przyjaciół, czy do dziecka, czy między do rodziców. Miłość to jest znalezienie drugiej osoby, która będzie do nas czuła to samo co my i będzie to na pewno coś więcej niż przyjaźń. Szczęście. Miłość jest uczuciem, które daje mi niesamowite zadowolenie i powoduje, że jestem cały czas uśmiechnięta i czymś, co przepełnia mnie i powoduje, że wszystkie inne sprawy tak naprawdę, czy nawet pewne kłopoty nie mają większego znaczenia. Miłość to jest najsilniejsze uczucie. Czymś strasznie nieokreślonym, ale myślę, że takim bardzo intensywnym przywiązaniem do drugiego człowieka, ale nie tylko do człowieka. Generalnie myślę, że to takie dość mocno abstrakcyjne uczucie i może się trudne do zdefiniowania, bo może się tak naprawdę w bardzo różnych aspektach przejawiać. Także jakbym, no myślę, że raczej bym to chyba określała na przykładzie osób, które darzę tym uczuciem, a niekoniecznie na zasadzie określania samego uczucia. Miłość jest ktoś bliski, ktoś, na kogo mogę liczyć, ktoś, kto ze mną przez to życie przechodzi. I miłość jest różna, jest związana też jakby szerzej z rodziną, z moim dzieckiem, z moim rodzeństwem, rodzicami. No też kojarzy mi się to z rodziną i z bliskimi. Znowu chciałbym powiedzieć coś mądrego. Można by było zacytować, nie wiem, świętego Pawła, ale to byłoby chyba bardzo banalne. Miłość to jest coś, co jest w stanie uratować nas wszystkich w sytuacjach, w których czujemy, że sobie nie potrafimy z trudnościami codziennego życia poradzić. Przede wszystkim jestem zakochana w ludziach i nie chodzi tylko o partnera. Lubię na nich patrzeć, jak sami są dla siebie czuli i dobrzy. A tak jeżeli chodzi o bliską osobę, jest to dla mnie poczucie bezpieczeństwa, pozbycie się maski, zmycie takiego makijażu, bycie sobą. Trudne pytanie. Poczucie spokoju, poczucie bliskości, miłość. Coś, co jest na zawsze? Tak byśmy chcieli, życzeniowo, coś, co jest na zawsze. Miłość to duża odpowiedzialność i na pewno nie krótkie uczucie. I też
bardzo duża, duża więź. Miłość to jest uczucie najogólniej rzecz biorąc, ale miłość może być między bliskimi osobami, może być miłość braterska, miłość do przyrody, do natury, do środowiska, w którym przebywamy. No ale ogólnie jest to jakiś rodzaj uczucia, które nam towarzyszy jako ludziom. No miłość to jest wszystko to, co czuję i do moich córek, i do mojej żony, też w jakimś sensie, chociaż mniejszym, do rodziców to jest jakby inny rodzaj przywiązania czy uczucia, ale taka prawdziwa miłość dla mnie to jest miłość męża do żony, no i ojca do córek.